witam was nowego już dnia. Więc jak widzieliście, Nostek przebiegł bardzo, bardzo fajnie. Muszę się przyznać do tego ujęcia z tamtego jeszcze dnia. Zobaczcie w ogóle, tam za tą tamą jest Odra. I jo, no jest grubo. Bo naprawdę jedną drogę mi odcięło, ale na szczęście taką, która mi tylko się poszczęściła, ponieważ ta droga prowadziła prosto i bym ominął bardzo ładną winnicę, do której właśnie polecano mi pojechać i się udało to zrobić. A wracając do wczorajszego noclegu i tego mojego małego przyznania, jak tam usiadłem na tablecie, chciałem napisać post dzisiejszego, wczorajszego dnia, wybaczcie, ale niestety okazało się, tak, jak widzicie, dużo, dużo wody. Wracając, ale okazało się, że Word, którego mam wgranego na tableta, nie jest offline. Offline są tylko dostępne jakby cztery zapiski. Możecie zrobić cztery zapiski, a potem trzeba niestety zalogować się, żeby móc pisać w Wordzie. To jest kompletną paranoją dla mnie, bo ja specjalnie pobrałem ten program, żeby móc na tablecie pisać i potem wam wrzucać posty. Ja to oczywiście ogarnę, posty będą, posty na pewno będą, zresztą wy już o tym wiecie. Ci, co byli wcześniej na kanale, to widzieli, jak to na Facebooku wygląda, dlatego też warto być na tym moim Facebooku. Jak jestem w podróży, dużo się tam dzieje. A wracając, no niestety, będzie to wyglądało tak, że nawet będzie lepiej, wiecie, bo ogarnę sobie to lepiej logistycznie. Tak, posty będę pisał w zeszycie, tak jak to było rok temu. I na szczęście ludzie, których będę spotykał, większość ludzi, będzie mi mogło się wpisywać na pierwszą stronę tego dziennika, jeśli będę go oczywiście prowadził systematycznie i codziennie będzie zapisywany. Muszę teraz nadrobić, bo wcześniej nie było na to czasu. No ale cóż, potem, kiedy będę miał czas i możliwość, będę sobie robił bardzo, ale to bardzo długą przerwę na postój i przepisywał, ile tylko się da, tych dni na Facebooka i potem po prostu będę zaznaczał, że ma się to opublikować tego i tego dnia o tej i o tej godzinie. Jeszcze nie wiem, jaką godzinę wybrać, ale myślę, że jakąś taką wieczorną właśnie albo poranną, zobaczy się. I właśnie tak to będzie wyglądać, że tego i tego dnia o tej godzinie będę wpisywał, o której ma się post opublikować i będzie dobrze. A wracając do wczorajszego noclegu, jeszcze tak zahaczę, jak widzieliście, było niesamowicie. Trafiłem tak dobrze i wszystko przez to, że miałem ochotę na Pepsi. Miałem tą chwilę słabości, kupiłem sobie Pepsi i właśnie wyszło mi to na niesamowicie na dobre. Co do mojego budżetu, bo to też warto zaznaczać dosyć często, żebyście wiedzieli i mieli pojęcie, jak to wygląda. Więc na razie jest piąty dzień podróży, zaczynam go i wydałem 3 złote i 97 groszy, czyli wychodzi coś około złotówki na dzień. Myślę, że dzisiaj nic nie kupię, więc znowu ta średnia będzie spadała, więc jest ok. Teraz oddalam się już od Odry, więc nie będzie raczej jej widać. Będę musiał sobie też z filmu wyciągnąć zdjęcie z tamtego mostu, który widzieliście wcześniej. Kurczę, był niesamowity, stary, ładny, zardzewiały, normalnie jak z filmu. Jak z filmu czy jakiejś gry, prosił się tak o zdjęcie. Ja zapomniałem tego zdjęcia zrobić. Teraz ten błąd naprawiłem w winnicy. Najpierw zrobiłem zdjęcia, a potem zrobiłem... najpierw zrobiłem ujęcia kamerą, a potem wracając zrobiło się parę zdjęć. I myślę, że będzie tak trzeba robić. Jest po prostu sytuacja do ujęcia takich wyjątkowych chwil i przy okazji, żeby je zapisać sobie na albumie, który będę miał potem, to też będzie trzeba trzaskać zdjęcia. Akurat słońce i jest coraz lepiej, jest dzisiaj naprawdę fajna pogoda do jazdy. No minus jest taki, że muszę mieć kurtkę. Aktualnie sobie jadę przez ładne krajobrazy. Teraz taki ładny widoczek się robi, po prawej stronie ładne pole.
Ja zaraz wjadę tutaj pomiędzy drzewa i już mam blisko, już mam 20 km do MOK. Dzisiaj zrobiłem jak na razie jakieś 30, tak, już 30 ponad kilometrów, prawie 35 zrobionych, więc no będzie malutko. Nie wiem, myślę, że około 20 jeszcze jest. Jak tam sprawdzałem, jak mam 35, no to teoretycznie powinno mi zostać coś 15, lekko ponad, może mniej niż 20, albo równe 20. Fajny dzionek, tylko że późno wstałem i wiadomo, jak się późno wstaje, to dzień jest słaby, bo się dużo traci, dlatego trzeba to zmienić. Muszę się w końcu nauczyć dobrze, szybko budzić i spróbuję sobie wyrobić u siebie taki nawyk w tym, bo jak wiecie, po 21 dniach da się wyrobić u siebie nawyk taki, który będziemy, taki, do którego będziemy przyzwyczajeni. Dlatego ja codziennie będę starał się nie budzić tam o 7 rano, bez przesady oczywiście. Czasem pójdzie się, załóżmy, późno spać i może to być ciężkie do wykonania, ale po prostu budzić się od razu, że budzimy się, otwieram oczy i od razu wstaję, a nie, że leżeć tam nie wiadomo ile. Dobrze, na razie jadę i niedługo się znowu spotkamy. Aktualnie jestem w Olsztynie. Jak widać, jest tutaj kolej bardzo, można powiedzieć, zabytkowa. To jest jedna z miejscowości, nie wiem czy jest więcej, w których właśnie jest dużo takich starych lokomotyw jeszcze parowych. Ostatnio podobno było tutaj nawet święto i masa, ale to masa ludzi widziałem, była na zdjęciach. Na długo się to nie zatrzymuje. Byłem aktualnie w Mokach. Jak widzicie, jest dzień kolejny, dzień szósty na liczniku, bodajże jest 340 km będzie, zaraz zobaczycie przy ujęciach artystycznych cyferkę, bo sobie sprawdzę. I plan jest taki, żeby dzisiaj dostać się do Poznania. Długo posiedziałem w Mokach, bo siedziałem też do godziny 14, miałem pojechać aż o 13. Był taki wstępny plan, ale wyjechałem w końcu o 14. No i dzisiaj plan jest taki, żeby przejechać 90 km. Na pewno mi się uda, żeby stanąć przed Poznaniem, albo w Poznaniu, bo dałem informację na coach surfingu i zobaczymy, czy to się uda. Jak widać, jestem zapakowany całkowicie w nieprzemakalne ciuchy. Znaczy nieprzemakalny do jakiegoś tam stopnia, bo na pewno później przemokną. Nawet dziwnie słyszę swój głos, bo mam na sobie taką chustę, którą widzicie pod brodą, która zakrywa mi sensownie uszy i grzeje jeszcze do tego wodoodporny kaptur, który na pewno jest też wodoodporny do jakiegoś tam stopnia, jak cała ta kurtka. No ale mniejsza, tak jak mówię, 80-90 km i staję gdzieś właśnie się rozłożyć, wypakować. Ludzie mnie tutaj obserwują, naprawdę czuję się jak celebryta, chociaż to było tylko jakaś dwójka, no ale wiecie, jest ciekawie, jak każdy po prostu mnie obserwuje. Tutaj zrobiłem sobie fotę, zresztą nie ja, tylko ludzie mi zrobili, więc jest fajnie. Dobra, nie ma sensu przeciągać, zobaczymy się jeszcze na trasie, a na razie jedziemy dalej. Przestało padać. O, myślałem, że dzisiejszy dzień będzie ciężki, tak samo jak czwarty bodajże, tak, czwarty to był dzień. Z tego względu, że padało tam wtedy ciągle, taka była mrzawka, leciutki deszcz i strasznie wymoczył mnie. Teraz jest o wiele lepiej. Czuję od czasu do czasu jakąś kropelkę na sobie, ale to jest tak małe, że można powiedzieć, że już nie pada. Mam jakieś do Poznania 60 km. Godzina równiutko 16, więc och, ale zawaliło, ja nie mogę. Więc troszeczkę z moim czasem jednak jest źle. Tak późno ruszając, trzeba ciągle
pedałować. Chyba tam ktoś znowu na mnie zatrąbił, ale teraz pozytywnie, a nie negatywnie. Wracając, trzeba ciągle pedałować. Skończę go około godziny 19:30, więc liczę w tym jakąś może jeszcze przerwkę małą, ale kurczę, do Poznania co najgorsze nie dotrę. Będę tam dosyć późno. O nie, mogłem zjechać na ulicę. Nie będę miał tu żadnego możliwości zjazdu teraz na ulicę sensowną. Trudno. A więc jadę, zobaczymy jak to będzie. Co do tego negatywnego trąbienia, jak już mówiłem, to zdarza się to czasem, kiedy jadę po ulicy, a po lewej jest ścieżka rowerowa. I naprawdę ja bym chciał zjechać na ścieżkę rowerową, ale nie mam takiej możliwości, bo dzieli mnie pas zieleni i kurczę, no ja się tam nie przeteleportuję. Okej, ja tu zjeżdżam jakoś sensownie i ciśniemy dalej. Aktualnie powoli się kończy dzień, więc zaraz będę szukał noclegu. Jest jakaś 18:30, więc no dzisiaj jadę do 20, dzisiaj jadę do oporu, bo chcę zrobić jak najwięcej kilometrów. Jak widzieliście, przed chwilą zamontowałem już światełko rowerowe. Będzie ono wyglądać mniej więcej tak, jak widzieliście. Powinno się sprawować bardzo dobrze, powinno być mocno widoczne, bo jest ustawione w dosyć, no w bardzo widocznym miejscu, więc jest spoko. Dzisiejszy dzień minął bardzo, ale to bardzo szybko, tylko dlatego, że się późno obudziłem i późno wyjechałem z MOK, ale też dlatego, że nie robiłem żadnej przerwy, ciągle pedałowałem, ciągle kręciłem, robiłem tylko jakieś takie małe przerwy 15-20 minutowe maksymalnie, a tak to ciągle jechałem. Zazwyczaj robię jakąś dłuższą przerwę, taką dosyć długą, ponad pół godziny, dzisiaj nie było żadnej tak długiej, więc jest dosyć nieźle. Widzicie, że prawdopodobnie widzicie, że mam słuchawki. Słuchałem sobie troszeczkę muzyki z mojej komórki, ale niestety ona musi być tak zrobiona, że cała muzyka musi być wrzucona do folderu My Music, a nie do folderu, jaki ja sobie wcześniej ustaliłem, i ta komórka nie ogarnia i nie mogę słuchać sobie w playlistach tego, żeby to wszystko leciało razem, więc będę musiał jakiś komputer złapać, żeby to zrobić, bo to będzie duże ułatwienie i też przy okazji będzie to duże ułatwienie, jak będę chciał sobie gdzieś tam w namiocie poszukać muzyki z głośnika, który wiozę, jak pamiętacie, z pierwszego filmu przygotowawczego. Nie ma co przeciągać, jedziemy dalej.